Celem 32. finału są płuca po pandemii. Tu wszystko gra ok, gramy dla dzieci i dla dorosłych. Mamy masę wydarzeń i dla dzieci, i dla dorosłych. Tak naprawdę zaczynamy już tydzień wcześniej, w sobotę. Będzie to studio tatuażu Meduza Tatu, więc oczywiście jest to kierowane dla dorosłych. Są to głównie wzory serca, płuca, napisy. Także ja zachęcam, bo całość tego targu w tych dwóch dniach, bo to jest 20 i 22 stycznia, trafia do Puszki Wośpowej. Mamy na pewno też fryzjerów, którzy przez dwa dni będą strzyc w galerii handlowej. Już kolejny rok gra z nami robot Pepper. Także to są takie elementy, które nas cieszą, że ta współpraca nam się tak dobrze układa i zawsze do tego wracamy, bo też cieszy to mieszkańców Opola. Oczywiście będzie światełko do nieba, będzie już to... No klasycznie, będą to lasery, bo odeszliśmy od fajerwerków dawno temu. I to nawet robiliśmy sondę wśród mieszkańców, żeby dowiedzieć się, jaką formę by woleli. Zostajemy przy laserach i myślę, że to się w najbliższych latach już nie zmieni. Natomiast już gwiazdą wieczoru mamy zespół Dżem oraz mamy Urszulę po światełku do nieba. Także myślę, że i młodzi znają te zespoły, i starsi. Jest to tak fajnie w dużym tym przedziale wiekowym, że myślę, że każdy odnajdzie się w tej muzyce, bo jest taka bardzo uniwersalna. Mamy tutaj tyle działań i artystycznych, i związanych z finałem. Znajdą się również wykonawcy z Młodzieżowego Domu Kultury, ze studia piosenki, będzie chór Politechniki, będzie orkiestra Dęta. Także nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. W zeszłym roku po raz pierwszy ubiegaliśmy się o Złote Serduszko, po latach przerwy oczywiście. I zobowiązanie, jakie podpisałam, to nie można wylicytować kwoty mniejszej niż ta oczekiwana przez fundację. Jeśli się tego nie uda zrobić, to jak gdyby pod znakiem zapytania jest kolejny raz serduszko. Wylicytowaliśmy tyle, ile potrzeba, więc weszliśmy do puli. Mam nadzieję już na stałe i to Złote Serduszko będzie w Opolu dla tych, którzy chcą w szczególny sposób wesprzeć pomoc dla dzieci. Konsekwentnie od lat gramy z orkiestrą i siedziba sztabu od 32 lat w Młodzieżowym Domu Kultury, który jest miejski, i zaangażowanie miasta. Ja osobiście sam też kwestuję od lat, od kiedy jestem prezydentem, zawsze jestem na ulicach Opola z taką puszką, o, że tak pokażę, i z identyfikatorem, więc serdecznie zapraszam wszystkich do kwestowania, wspierania, a poza tym oczywiście do wspólnej zabawy, bo to nie tylko orkiestra w postaci zbierania pieniędzy, ale też dużo wydarzeń, choćby na rynku, koncert i Dżemu, i Urszuli o 20.30, światełko do nieba, takie symboliczne, ważne zawsze wydarzenie związane z Wielką Orkiestrą, więc będzie mi bardzo miło, jak Opolanie będą aktywni, będą wrzucać do puszki, ale nie tylko, będą też korzystać z wszystkich wydarzeń, które się w tym czasie dzieją, nie tylko w dzień finału rzeczywiście, ale tydzień wcześniej już dużo na mieście. Zapisy na wolontariuszy zakończyły się już 3 grudnia, już wyczerpaliśmy wszystkie limity, zakończyliśmy rejestrację i tutaj tak naprawdę było już gotowe. Musieliśmy pojechać do Warszawy, wyrobić nasze identyfikatory, zabrać je do Opola razem z serduszkami. Pakiety dla wolontariuszy przesłała nam fundacja do Opola. I to wszystko już jest zabezpieczone, czeka na wolontariuszy, którzy na tydzień przed finałem będą odbierać swoje pakiety wolontariackie razem z identyfikatorem. Natomiast w dniu finału od godziny 9 będą już kwestować na ulicach Opola do godziny 19. Po tej godzinie zostaną tylko osoby pełnoletnie, które będą już tylko pod sceną. Natomiast jeszcze przed 9 spotykamy się w parku przy MDK-u na to nasze wspólne zdjęcie, które musieliśmy na jakiś czas zawiesić, ale do tego wracamy, będzie super pamiątka, wtedy również rozdamy puszki i jesteśmy gotowi.